W poprzednim filmie wzięliśmy taką macierz A, która to jest wypisana na żółto, i znaleźliśmy na tej macierzy jądro i obraz. No właśnie, zaczęliśmy od wypisania, opisania obrazu macierzy wprost z definicji, że to jest pewna podprzestrzeń rozpięta na kolumnach tej macierzy. Jak potraktujemy kolumny tej macierzy jako wektory, takie wektory kolumnowe, no to one rozpinają pewną podprzestrzeń. Ta podprzestrzeń to po prostu obraz tej macierzy. Ale ta definicja nie, nie mówi nam. Jaka jest minimalna liczba tych wektorów potrzebna do tego, żeby wygenerować tą całą podprzestrzeń? No bo wiemy, że jest rozpięta na czterech, ale możliwe, że jest rozpięta na mniejszej ilości, że wystarczy wziąć mniejszą ilość, ilość wektorów, żeby wygenerować tą podprzestrzeń. No i tutaj później obliczyliśmy jądro i znaleźliśmy jądro tej macierzy i wywnioskowaliśmy, że dwa spośród tych wektorów mogą zostać pominięte i wystarczy wziąć te dwa pierwsze i te dwa pierwsze już generują. Obraz tej macierzy, czyli obraz tej macierzy jest rozpięty na tych dwóch pierwszych wektorach, jest zbiorem ich kombinacji liniowych, przy czym te dwa wektory są już liniowo niezależne, a te cztery oczywiście nie były liniowo niezależne. No, zwłaszcza, że mamy cztery wektory, które mają trzy składowe, czyli są w trójwymiarowej przestrzeni, więc wiadomo, że one nie mogły być liniowo niezależne, ale mogłoby się na przykład okazać, że, że trzy spośród nich są liniowo niezależne, albo że tylko jeden. No, ale tutaj w tym konkretnym wypadku wyszło nam, że dwa. No i jak my doszliśmy do tego, że dwa można wykreślić? No, to było związane z tym, że. Jądro tej macierzy było dwuwymiarowe, było rozpięte przez dwa wektory. I tutaj zastosowaliśmy taką technikę, że napisaliśmy sobie, korzystając już z tego, że znaliśmy jądro tej macierzy, że ono jest rozpięte na dwóch wektorach, napisaliśmy sobie kombinacje liniowe tych kolumn, które dają 0. No i tutaj, ponieważ mamy dwie zmienne swobodne, x3 i x4, możemy ich wartości wybrać dowolnie. No to wybraliśmy sobie raz jedną równo minus 1, a drugą 0, a potem na odwrót. Jedną minus 1, drugą 0. No i wtedy utworzyliśmy takie kombinacje liniowe, tutaj to jest napisane, które pozwoliły nam przedstawić ten wektor czwarty, czwartą kolumnę jako kombinację liniową pierwszych dwóch, wybierając x4 równe minus 1, x3 równe 0. A jak wybraliśmy x4 równe 0, a x3 równe minus 1, tutaj, no to wtedy dostaliśmy przedstawienie tego wektora trzeciego, trzeciej kolumny jako kombinacji liniowej dwóch pierwszych. No więc widzimy, że to można uogólnić. Łatwo widać, że to można ogólnić, że dla każdej zmiennej swobodnej możemy tutaj z tego zbioru generującego wykreślić odpowiadającą mu kolumnę. No bo zauważmy, że ta pierwsza kolumna odpowiada zmiennej x1, druga zmiennej x2, trzecia zmiennej x3, a czwarta zmiennej x4. Ponieważ x3 i x4 były zmiennymi swobodnymi, a x1 i x2 odpowiadały tym elementom wiodącym, to wystarczyło zachować tylko te które odpowiadają elementom wiodącym, a te, które odpowiadały tym zmiennym swobodnym, można było pominąć. Gdybyśmy mieli trzy zmienne swobodne, no to wtedy moglibyśmy trzy wektory przedstawić jako kombinacje liniowe tych pozostałych wektorów, no bo moglibyśmy wziąć x3 jako minus 1, x4, 0, x5, gdyby tutaj było jakieś x5, równe 0 i potem na odwrót, to znaczy wziąć wszystkie Oprócz jednej równe 0, a ta jedna -1, i w ten sposób zna znaleźlibyśmy przedstawienie każdego z tych wektorów, gdyby ich tutaj było 3, gdyby ich było 4, czy ile, ile tam byśmy chcieli, jako kombinację liniową tych wcześniejszych. No właśnie, czyli widzimy, że wystarczy tutaj zidentyfikować, które z tych zmiennych może tu u góry napiszę, które z tych kolumn odpowiadają jakim zmiennym, czy zmiennym. Swobodnym, czy tym zmiennym odpowiadającym elementom wiodącym. No i zachowujemy te kolumny, które odpowiadają ele tym elementom wiodącym. A te, które odpowiadają elementom e zmiennym swobodnym, po prostu wypadają nam tutaj. Czyli tych, tych kolumn nie potrzebujemy, żeby wygenerować obraz tej macierzy. Wystarczą nam dwie pierwsze kolumny. No właśnie, no i tutaj znaleźliśmy w takim razie, że ten obraz to jest. Pod przestrzeń rozpięta na takich dwóch wektorach. No i teraz powiedziałem, że spróbujemy sobie to zwizualizować. No to jesteśmy w przestrzeni trójwymiarowej. To trudno to jest narysować na płaskim ekranie. No ale powiedzmy, że spróbuję tutaj jakiś taki rysunek zrobić. Powiedzmy, że tutaj mam moje współrzędne x, y i z. No i ten jeden wektor, powiedzmy ma współrzędne 1 na osi x, 1 na osi y, 2 na osi z, 3, czyli tutaj by był na płaszczyźnie z, y, tu by się przesunął w kierunku x, a no to będzie jakiś taki wektor. Jakiś taki wektor. No i ten drugi wektor ma współrzędne 1, 1, 4, czyli 1, 1, 1, 1 i tutaj 4, no to będzie jakiś taki wektor powiedzmy. Jakiś taki wektor. No, i te dwa wektory, jak weźmiemy wszystkie ich kombinacje liniowe, to te dwa wektory wyznaczą nam tutaj pewną płaszczyznę. Pewną płaszczyznę, w której oba te wektory leżą, ponieważ ta płaszczyzna to jest podprzestrzeń, to ona przechodzi przez początek układów współrzędnych. Wektor zerowy zawsze należy do podprzestrzeni, i ta płaszczyzna rozpięta na tych dwóch wektorach będzie przechodziła przez ten wektor zerowy, przez początek układów współrzędnych. No, i teraz taką płaszczyznę można różnie opisywać. Tutaj akurat mamy taki opis jako podprzestrzeń rozpięta na dwóch wektorach. No ale też często opisuje się płaszczyznę za pomocą równania. Pisze się jedno równanie na zmienne x, y, z, gdzie mamy jakieś parametry, powiedzmy, a1 razy x dodać, a2 razy y dodać, a3 razy z. No i jeżeli ta płaszczyzna przechodzi przez początek układów współrzędnych, tak jak tu jest w tym wypadku, no to po prawej stronie mamy po prostu zero. Gdyby tutaj była jakaś stała różna od zera, no to wtedy ona nie przechodziłaby przez początek układów współrzędnych. No i to też można interpretować takie równanie w ten sposób, że to jest zbiór wektorów prostopadłych do pewnego wektora o współrzędnych a1, a2, a3. No bo to jest nic innego jak, jak iloczyn skalarny wektora takich wsłużonych z wektorem obsłużonych x, y, z. No, wiemy, że jak mamy płaszczyznę, to mamy jeden wektor z dokładnością do stałej, no, czyli mamy pewien kierunek prostopadły, wektor normalny do tej, do tej płaszczyzny, normalny, czyli prostopadły. No i możemy, podając taki wektor normalny, opisać tę płaszczyznę. Po prostu, jak, jak wiemy, do jakiego wektora płaszczyzna jest prostopada, to to już się jednoznacznie wyznacza. No to. Znajdziemy taki opis za pomocą takiego równania czy równoważenia za pomocą wektora normalnego, ale najpierw jeszcze pokażę, jak można inaczej znaleźć bazę obrazu niż to, jak to pokazałem w poprzednim filmie. Tutaj znaleźliśmy jakąś bazę obrazu, a teraz pokażę, jak można inaczej bazę obrazu znaleźć, i przy okazji zobaczymy, znajdziemy sobie taką bazę, która będzie wygodniejsza do przeprowadzenia tych obliczeń. No więc żeby znaleźć bazę obrazu, no to zamiast robić tak jak tutaj, czyli zamiast redukcji wierszowej, można zrobić coś takiego, co się nazywa redukcja kolumnowa. Przypomnijmy sobie, jaka była ta macierz. Może ja ją tutaj sobie skopiuję. Skopiuję sobie tę macierz A. I ją sobie tutaj jeszcze raz na dole wkleję. No, mam moją macierz oczyszczoną. Ze spodniej warstwy wziętą bez tych bazgrołów. No i teraz to, co można zrobić, to zamiast redukcji wierszowej przeprowadzić tak zwaną redukcję kolumnową. No bo, skoro wiemy, że szukamy podprzestrzeni rozpiętej na kolumnach, no to możemy brać dowolne kombinacje liniowe tych kolumn, czyli operacje na kolumnach, dodawanie ich do siebie, mnożenie przez liczby, nie będą zmieniały przestrzeni rozpiętej na tych kolumnach. No więc teraz powiem sobie, że ta macierz jest kolumnowo równoważna. Teraz zamiast W tutaj mam taką literkę K i będę tutaj starał się tę macierz, redukcja kolumnowa, tę macierz sprowadzić do prostszej postaci, że zobaczyć ile spośród tych kolumn jest tak naprawdę liniowo niezależnych. Tak jak przy redukcji wierszowej sprawdziliśmy ile jest wierszy liniowo niezależnych, to tutaj zobaczymy sobie ile jest kolumn liniowo niezależnych. No i oczywiście tutaj wiemy, że powinno nam wyjść, że dwie kolumny są liniowo niezależne. Że dwie kolumny wystarczą, żeby rozpiąć no ale zobaczmy, no to podobnie jak dla redukcji wierszowej, tutaj chcemy teraz wziąć na przykład ten element i wyzerować wszystkie elementy w jego wierszu. Przy czym wykonujemy wraz na kolumnach, czyli dodam, dodam tę kolumnę z odpowiednimi współczynnikami do pozostałych. Tutaj widać, że wystarczy po prostu od każdej z nich, z tych pozostałych kolumn odjąć tę pierwszą, czyli na przykład od drugiej kolumny odjąć kolumnę pierwszą, od Trzeciej kolumny odjąć kolumnę pierwszą i od czwartej kolumny odjąć kolumnę pierwszą. Bo tu wreszcie są jedynki. No to zróbmy to. Pierwszą kolumnę przepiszę bez zmian. No i to odpowiada temu, że po prostu pierwszy wektor odejmuję od pozostałych wektorów, więc to nie zmienia zbioru kombinacji liniowych tych wektorów. Bo to są nadal kombinacje liniowe tych samych wektorów, po prostu dodaję je pomiędzy sobą. Czyli tutaj będę miał 0, tutaj będę, jak odejmę, to będę miał minus 1, tu będę miał 1. Teraz tutaj mam 0, 4 odjąć 2 to jest 2, 3, 1 odjąć 3 to jest minus 2, tutaj mam 0, 3 odjąć 2 to jest 1, 2 odjąć 3 to jest minus 1. Dobrze. Teraz tutaj już mam wyczyszczony pierwszy wiersz. To teraz powiedzmy, że wezmę sobie ten element i będę chciał mieć, żeby wszędzie poza tym elementem w drugim wierszu były 0. Czyli ta macierz jest kolumnowo równoważna takiej macierzy. Tutaj ten Tę ostatnią kolumnę przepiszę bez zmian. 0, 1 minus 1. I teraz, żeby tu było 0, no to muszę do pierwszej kolumny, od pierwszej odjąć dwa razy kolumnę drugą. I wtedy tutaj mi się nic nie zmieni, to będzie 1, tutaj będzie 0. 3 odjąć 2 razy minus 1 to jest minus 2 razy minus 1, to jest plus 2, czyli 3 dodać 2 to będzie 5. Teraz tutaj będę miał, muszę po prostu do drugiej kolumny dodać. Tu nie, tu nie dodawałem drugą, tylko czwartą, oczywiście. Tu jest błąd, tu powinna być czwarta. Dodać kolumnę czwartą, no i tutaj będę miał 0, tutaj będzie 0, tutaj będzie 0. I żeby tutaj się wyzerowało, no to muszę od kolumny trzeciej odjąć dwa razy kolumnę czwartą, no i tu będzie 0, 0, 0. No i widzimy, że dostaliśmy dwie zerowe kolumny, czyli dwa wektory zerowe. No to jak interesuje mnie, Zbiór rozpięty na tych wektorach, na tych kolumnach, no to zerowe wektory mogę pominąć. One niczego nie wnoszą. One nie, nie, nie dodają niczego do, do, do podprzestrzeni, która jest rozpięta na tych kolumnach. Czyli tak naprawdę ta macierz jest kolumnowo równoważna. Takiej macierzy, gdzie te zerowe wektory tutaj pominę. no i dostaję taką macierz. No to teraz wiem, że obraz macierzy A jest rozpięty na takich dwóch wektorach: 1, 0, 5. 0, 1, minus 1. Wiem, że te wektory są liniowo niezależne, dlatego że tutaj mam 1, 0, 0, 1. Jeżeli będę chciał wziąć ich kombinację liniową, która da 0, no to współczynnik kombinacji liniowej przy tym pierwszym wektorze pomnożę tę 1, a tutaj jest 0, czyli ten współczynnik, pierwszy, pierwszy współczynnik kombinacji liniowej musi być 0, żeby, żeby kombinacja dała 0, bo on nie ma się tutaj z czym skrócić, bo tu jest 0. Tak samo drugi współczynnik kombinacji liniowej, czyli ten, który mnoży drugi wektor, musi być 0, bo tu jest 0, a tu jest 1. Czyli widzimy, że te wektory są liniowo niezależne właśnie dzięki temu, że przeprowadziłem tę redukcję. Tutaj dalej już się nie da nic zredukować, nie psując tego, co mamy tutaj w tej pierwszej klatce, dlatego, że w każdej kolumnie mamy jeden taki element, który jest jedynym zerowym w swoim wierszu. Więc jak tutaj zaczniemy jeszcze się redukować w tym ostatnim wierszu, to tu, nam, to tu już się nam zacznie psuć. No dobrze, no i to jest inna baza niż ta, którą znaleźliśmy poprzednio. Poprzednia, no poprzednio znaleziona baza była taka. I to jest inna baza tej samej podprzestrzeni. To odpowiada po prostu temu, że w tej płaszczyźnie, którą tutaj mieliśmy, weźmiemy sobie teraz jakieś inne wektory, jakie one były. 1 0 5 i 0 1 minus 1. Czyli mamy wektor 1 0 i 5, czyli to będzie jakiś taki wektor. No a ten drugi ma włożone 1 0 1 1. 0 1 minus 1 jakiś taki wektor. I to są inne wektory, ale również liniowo niezależne i one leżą w tej samej płaszczyźnie i rozpinają dokładnie tę samą płaszczyznę. Z czym teraz ta baza jest o tyle przyjemniejsza, że tutaj ma, ma zera i jedynki, więc na przykład jak będę chciał przedstawić, tak jak mówiłem, tę podprzestrzeń w takiej postaci jak tutaj było napisane, czyli za pomocą równania no to teraz łatwo będzie znaleźć współczynniki jego równania, no bo szukam takich współczynników A1 razy x dodać, A2 razy y dodać, A3 razy z, żeby dostać do, 0. Dla tych wektorów, dla x, -ów, y -ów i z, takich jak tutaj, czyli dostanę dwa równania, wstawiając te dwa wektory tutaj, dostanę dwa równania na te współczynniki. No więc jak wstawię pierwszy wektor tutaj, za x, za y i z wstawię współczynnik pierwszego wektora, no to będę o takie równanie. A1 dodać, 0 razy a2, to nie będę pisał, dodać 5 razy a3, równa się 0, a tutaj będę miał w drugim równaniu, będę miał 0 razy a1, 1 razy a2, do, odjąć, bo z jest na minus 1, odjąć a3. No i mam taki układ równań. No i tutaj widzimy, że ten układ równań już jest zredukowany, to znaczy a1 występuje tylko w pierwszym równaniu, a2 tylko w drugim, dlatego że tutaj właśnie były te zera i jedynki. No więc mogę przyjąć, że a3 jest dowolne. No i tutaj to równanie ma właśnie tę własność, że mogę pomnożyć je stronami przez dowolną liczbę i ono opisuje nadal tę samą podprzestrzeń. Ono jest dane tylko z dokładnością do pewnej stałej. Więc a3 mogę sobie przyjąć dowolnie, a a1 wtedy już jest równe minus 5 a3, a 2 jest równe a3. No to mogę wybrać jakąś wartość. Powiedzmy, że sobie wybiorę, żeby tutaj nie mieć minusa, żeby mieć... Aby A1 było dodatnie, no to powiedzmy, że wybiorę sobie, że A3 wybieram równe minus 1. No, na przykład taki prosty, najprostszy wybór. No i wtedy, wtedy, jeżeli tak wybiorę, no to A1 będzie równe 5, a 2 będzie równe minus 1. Czyli równanie mojej płaszczyzny będzie miało taką postać: 5 razy x, a 2 jest minus 1. Odjąć y, a 1, a 3 też jest minus 1, odjąć z równa się 0. To jest równanie mojej płaszczyzny wtedy. No i widzimy, że mogę również zinterpretować to w ten sposób, że moja płaszczyzna jest prostopadła do wektora takich współrzędnych. 5, minus 1, minus 1. Możemy go sobie nazwać, że to jest wektor normalny. Wektor normalny czyli prostopadły do mojej płaszczyzny, czyli mogę opisać, że moja płaszczyzna to jest zbiór tych wszystkich wektorów, które są prostopadłe do tego wektora albo zbiór wszystkich wektorów spełniających takie równanie. Więc pokazałem tutaj jak można przejść od opisu za pomocą generatorów, czyli wektorów, które rozpinają podprzestrzeń do opisu za pomocą za pomocą równania. Gdyby tutaj było tych gdybyś to było więcej w przestrzeni to moglibyśmy mieć więcej równań opisujących podprzestrzeń, ale no jak mamy płaszczyznę w trójwymiarowej przestrzeni, no to wtedy mamy tylko jedno równanie. Gdybyśmy mieli na przykład płaszczyznę w czterowymiarowej przestrzeni, to mielibyśmy dwa równania, które dokładnie tak samo moglibyśmy znaleźć. No dobrze, a teraz na zakończenie jeszcze chciałbym jedną rzecz pokazać, mianowicie chciałbym wrócić do jeszcze innej definicji obrazu macierzy. Mianowicie takiej, że obraz macierzy to obraz macierzy A, to można zdefiniować w ten sposób, że to jest Zbiór wszystkich takich wartości A w działaniu na X, takie, że X jest dowolnym wektorem z Rn. No w tym wypadku tutaj akurat n jest równe 4, w tym naszym przypadku, dla tej konkretnej macierzy. Czyli inaczej mówiąc, to jest zbiór wszystkich wektorów B, takich, które mogą być prawą stroną równania. Jakiego równania? No takiego równania, czyli powiedzmy, że wszystkich takich wektorów b, dla których istnieje wektor x należący do rn, a w działaniu na ten wektor, taki że a w działaniu na ten wektor da nam właśnie b. No właśnie. No to możemy się zastanawiać, jakie warunki musi spełniać ten wektor b, żeby, żeby móc być rozwiązaniem takiego układu równań. No to sprawdźmy to. Jak my to sprawdzamy? No w ten sposób, że piszemy rozszerzoną macierz takiego układu równań. I, i ją redukujemy wierszowo. No to tutaj ta nasza macierz, gdzieś ona, a, gdzieś mam pewnie ją jeszcze zapamiętaną, to mogę teraz skorzystać. Czyli ta moja macierz ma taką postać, że tutaj mamy 1, 2, 3, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 3, 2. No i tutaj powiedzmy, że wektor B ma współrzędne x, y, z. I chcę znaleźć, jakie warunki muszą te x, y, z spełniać, żeby to równanie miało rozwiązanie. No to redukujemy teraz wierszowo. To jest taka redukcja, którą mówiłem w poprzednim filmie, bo już tę macie robiłem, tylko nie tylko samą lewą stronę. No to tutaj zrobimy to podobnie. Weźmiemy ten element i chcemy wyzerować wszystkie w tej kolumnie, czyli muszę Wziąć dwa razy pierwszy wiersz, odjąć od drugiego, czyli tak, pierwszy przepiszę bez zmian. I tutaj mi będzie x. Teraz tutaj mam 0. 1 odjąć 2 to jest minus 1. 4 odjąć 2 to jest 2. 3 odjąć 2 to jest 1. I tutaj mamy x. Właśnie nie, tutaj mamy y. Odjąć 2x. Dobrze. I teraz to tutaj będzie. Tu musimy od trzeciego, trzeciego wiersza odjąć, czyli tutaj mieliśmy wiersz drugi odjąć dwa razy wiersz pierwszy, a teraz mamy wiersz trzeci, odjąć trzy razy wiersz pierwszy, tutaj będzie 0, 4 odjąć 3 to jest 1. 1 odjąć 3 to jest minus 2. 2 odjąć 3 to jest minus 1, a tutaj mamy Z odjąć 3x. No i teraz tutaj jedziemy dalej. Chcemy teraz tutaj otrzymać element wiodący, więc ta macierz będzie wierszowa, równowana takiej macierzy. Tutaj ten środkowy wiersz przepisujemy. Tutaj mamy y odjąć 2x. No i teraz tutaj w pierwszym dostaniemy jakieś równanie. Ale ono akurat nie jest interesujące, bo nas interesuje kiedy ten układ tutaj będzie miał rozwiązanie. Tu i będzie jakieś równanie, ale zobaczmy co będzie w trzecim wierszu, bo wiemy, że w trzecim wierszu dostaniemy same zera teraz. Jak po prostu wezmę do trzeciego wiersza, dodam wiersz drugi, to po lewej stronie dostanę same zera. To widać tutaj, tak? I tak było jak pierwotnie tę macież edukowałem. Ale tutaj nie dostanę automatycznie zera, bo tutaj po prostu muszę wziąć to, dodać do tego, czyli tutaj będzie y minus 2x dodać z odjąć 3x. No i tutaj właśnie dostaliśmy coś takiego, co mogłoby nie być zerem. No jeżeli to nie będzie zerem, to układ równań nie będzie miał rozwiązania. Tutaj będzie jakieś równanie, można sobie uzupełnić. Ja nie będę na to tracił czasu, bo i tak już mocno przeciągnąłem. No, a tutaj mamy coś takiego, co może nie być zerem. I wtedy, kiedy to nie będzie równe 0, to ten układ będzie sprzeczny ten układ równej, bo tu mamy 0 po lewej stronie i coś po prawej stronie, czyli żeby ten układ równy miał rozwiązanie, no to to, co tutaj mamy, musi być równe 0, czyli y odjąć 2x dodać z odjąć 3x musi być równe 0. No, a jak to tutaj uproszczę, to co mi wyjdzie? Wyjdzie mi, że 0 ma się równać minus 5x dodać y, dodać z. A to wygląda bardzo znajomo. Wystarczy, że przez minus 1 pomnożę to równanie i dostanę równanie takie. 0 równa się 5x, odjąć y, odjąć z, i to jest dokładnie to samo równanie, które wcześniej wyprowadziłem. O, tutaj jest to równanie zapisane. To jest dokładnie to samo równanie. Czyli widzimy, że ta definicja, że że obraz to jest zbiór takich wartości, takiego odzorowania liniowego, że macierz A działa na, na wszystkie dowolne wektory, jak się zastosuje, no to również pozwala znaleźć równanie płaszczyzny, czyli równanie, które muszą spełniać te wektory, tak, żeby układ równań dla takiego wektora po prawej stronie miał rozwiązanie, czyli żeby ten wektor należał do obrazu macierzy. Czyli widzimy, że na różne sposoby można szukać Obrazu Macierzy na różne sposoby można ten obraz Macierzy opisywać albo jako zbiór rozpięty, jako podwcześnie rozpiętą na, na wektorach, gdzie podaje się bazę, niewo niezależny układ rozpinający, albo w postaci równania takiej powierzchni, takiej płaszczyzny.